Cześć, jesteśmy Monika i Paweł. Od roku podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem Ciapkiem. Obecnie odkrywamy dzikie zakątki gorącej Hiszpanii. Jeśli chcesz towarzyszyć nam w podróży, subskrybuj nasz kanał. Cześć, witajcie. Hejka. Zabieramy Was na spacer, nasz ostatni spacer na tej cudownej miejscówce, a jesteśmy niedaleko miejscowości Beznar. Nad jeziorem, które zostało stworzone sztucznie przez człowieka, ponieważ jest tutaj olbrzymia tama, jest tutaj dopływ rzeki Izbor, no i dzięki temu powstało takie piękne jeziorko. Tama została stworzona po to, żeby nawadniać tereny rolnicze właśnie na Costa Tropical, w niektórych tam miejscowościach. No ale tworzy tutaj to cudowny krajobraz, jest fajne miejsce, dużo kamperów może się tutaj zmieścić. Tak. No i troszeczkę sobie tu odpoczęliśmy, popracowaliśmy nad ostatnim filmem. Wczoraj to był taki wicher tutaj, że myślałem, że nam głowy pourywa, także no nie było sensu tutaj chodzić czy jeździć na rowerze, także popracowaliśmy sobie obydwoje. A w ogóle chcieliśmy bardzo podziękować Marcinowi i Klaudii za polecenie nam tej miejscówki. Jak już wiecie, spotkaliśmy się z nimi w Almerii, mają kanał Van Life koło domku. Tak jest. Także dzięki wielkie i pozdrawiamy. Znamy się już powoli, stąd będziemy zbierać, bo ruszamy do Grenady. Chcemy tam spędzić około 2 dni, ale jest jeden problem. Jest problem z parkingami. Parkingi są strasznie drogie. Za cały dzień trzeba zapłacić około 30 euro. No ale wypatrzyłem coś na Google Maps Satellite i pojedziemy tam dzisiaj, sprawdzimy. Wszystkie miejscówki, które są na Park for Night, mają dosyć słabe opinie, więc no nie chcemy ryzykować i zostawiać w takich miejscach naszego Ciapka. Dokładnie. Więc no sprawdzimy tą miejscówkę, którą Paweł wyniuchał. No a jeżeli to nie wypali, jeżeli to nie wypali, to będziemy musieli wziąć ten płatny parking. Hmm. Ale trudno. Na 2 dni no trochę ból. Około 70 euro, więc no... No ja już się nie mogę doczekać jutra, bo na jutro udało nam się zarezerwować bilet do kompleksu zamkowego Alhambra, a dzisiaj pojedziemy tylko tak sobie tam popatrzeć na miejsca, gdzie może nam się uda zaparkować za darmo naszego Ciapka. No i pozwiedzamy miasto też dzisiaj. No tak, pochodzimy sobie. No zrobimy taki rekonesans, żeby wiedzieć, co nagrywać. Tak, bo jutro pewnie większość dnia spędzimy w zamku, w kompleksie zamkowym. Także zbieramy się i lecimy. Monika, ja wiem, że my do Grenady mamy niecałe pół godziny, ale powiedziałem, że się zbieramy. I ty też to powiedziałaś, tak? No zbieramy się, ale to jest tak super, że po prostu nie chcę mi się opuszczać tego miejsca. Zresztą nie lubię do się zbierać. Do Wanika, o tam i zabezpieczamy wszystko. Raz, dwa, trzy. Nie lubię tego przemieszczania się. Trzeba po prostu wszystko zbierać, pakować, zabezpieczać i zawsze o czymś zapominamy. Dobra, dawaj dalej. Kubek jeszcze muszę umyć. Jeszcze kubka nie umyłaś? Nie, bo jeszcze mam kawę. Okej. Jesteśmy gotowi, Monika jeszcze tylko zamyka okna, ale ja muszę Was się coś doradzić. Pamiętacie w filmie o Elcze, tu się coś pojawi, mówiłem Wam, że mam problem z czujnikiem szarej wody. Coś tam przeczyściłem, zaczęło to działać, no ale działało raptem, nie wiem, może 2 tygodnie. No i cały czas mi się pali tutaj kontrolka na czerwono. I nie wiem, co z tym zrobić, no bo pokazuje nam, że mamy cały czas pełny zbiornik, a nie mamy. Monika teraz zamyka ulubione nasze okno. Żeby je zamknąć, to trzeba się wspierać po łóżku.
Ale nie jest tak źle, nie? Nie, nie jest źle. Człowiek czuje, że żyje, robi tą jogę, ćwiczenia codziennie. Tak, tutaj dokładnie. Joga, ścielenie łóżka, zamykanie okien. W końcu jesteśmy w drodze i słuchajcie, jakby ktoś chciał nas okraść, jakby się już udało włamać mu do naszego vana, to i tak nic by nie znalazł, bo nam zajęło ponad pół godziny, żeby znaleźć tripod do kamery, tak? Tak. Gdzieś go schowałem. Nie jest to igła w stogu siana. Jest to dosyć spora rzecz, ale Paweł tak to zakamuflował, że po prostu zajęło nam 40 minut, więc żaden złodziej nie da rady. Nie mogłem sobie przypomnieć, gdzie to schowałem i tak to wyszło. No, ale jesteśmy już w drodze, mamy kilka rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, zapaliła nam się właśnie tak zwana bida na pomarańczowo i trzeba gdzieś zatankować auto. Powiemy Wam kilka słów na temat cen paliwa i jakie są tu obniżki. No, tak nie mogliśmy dojechać do tej Grenady, bo ciągle tam było prawie 40 stopni, a nie chcieliśmy zwiedzać jej w tak ogromnym upale. No teraz jest tak około 30, więc to jest troszeczkę mniej. No i nie mogliśmy po prostu jej pominąć, bo jest to jedno z najpiękniejszych miast Hiszpanii. No jest nawet kilka powiedzeń związanych z Grenadą hiszpańskich, na przykład Quien no ha visto Grenada, no ha visto nada. Czyli jeżeli ktoś nie widział Grenady, w ogóle nic nie widział. Inne takie powiedzenie, jeżeli spotkasz niewidomego żebraka, daj mu dwa razy więcej, żeby wynagrodzić mu to, że nie może zobaczyć tak pięknego miasta, w którym się znajduje. Także jest wiele, wiele innych, ale po tych właśnie powiedzeniach no, myślimy, że będziemy pozytywnie zaskoczeni. No i mam nadzieję, że znajdziemy tego fryzjera, bo Paweł to już jest taki po prostu surfer. No, surfer, tylko mu deski brakuje. A muszę się zacząć uczyć i mamy pływać. Dwie deski do krojenia. A, no to jutro będę śmigał na jednej. Nie, jutro nie, pojutrze. No, także lecimy. Trasa jest piękna, podziwiamy i lecimy naprzód. Zobaczcie tylko, jakie po prawej stronie są piękne widoki na Sierra Nevada. Znalazłem stację jakąś na internecie. Granazol się nazywa, ale mają najtańsze paliwo. Euro 78, 79. No. Także idziemy, tankujemy do pełna i jeszcze Wam za chwilkę powiemy, jaka tu jest obniżka związana z pomocą dla ludzi no, po pandemii. A no i zatankowaliśmy 71,5 litra i wyszło 127,86 euro. Zobaczymy, czy będzie to jakaś zniżka. Terasfera. You can say hello to our viewers. Fera. Esa? Si. 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 Our camper van. E subscribe, vale? Oh, vale. Gracias. Vale. Gracias. No, zapłaciliśmy. No i właśnie mamy nowego widza. Tak, zdobyliśmy nowego subskrybenta i zapłaciliśmy ze zniżką 22 euro taniej. Zamiast 127, 113. 21% bodajże. To elegancko. To jest chyba zniżka, jakiś podatek jest po prostu niedoliczany. Także no, także fajnie. Super, lecimy dalej. I wjechaliśmy do Granady, ale nie wiemy, co się dzieje, bo policja kieruje ruchem. No i mamy lekki tłok. No super się jeździ po Granadzie na razie, po prostu 2 km, pół godziny. Jeden autobus, drugi autobus, tutaj nur samochodu. I w środku. Zabłądziłem trochę. Źle skręciłem. No, ale cóż, na razie jeszcze nie wiem, gdzie jestem i nawigacja mnie coś... Tak, modlimy się tylko, żeby ulice nie były jeszcze węższe. I żeby balkonów nie było. Zaczyna się stare miasto, więc może być trochę ciężko. Ale cóż, to jest to, co się obawialiśmy. No, powiem Wam, że tak na razie to jest nieźle. Nie wiem, czy to dobre na balkony. Miejsce. Widzę te balkony. Żebyśmy nie stracili paneli słonecznych. Ta szczelinka przed nami. Tam się musimy zmieścić.
Ale fajna dzielnica, no jaka piękna. Bardzo piękna. Ale to jest chyba deptak, Paweł. Nie, co to jest? Fajna ulica dla kamperów. Ale na razie jadę. Na razie ciapek się mieści. Na razie moja nawigacja się kompletnie pogubiła, już teraz całkowicie. Ona chyba sama nie wie, gdzie jest. O. Dobra, złapała. Tam mi pokazuje, żeby jechać. No to tutaj to już w ogóle jest szok. Stawają jakieś ciapki i już nam ją zajęły. Także chyba tu nie zaparkujemy. Boże, tutaj Paweł wjedziesz. No jesteśmy na miejscu, ale no... Nie chciałeś pod agawą i w końcu wjechaliśmy pod agawę. Tak, ale widzę, że tam z tyłu przed oknami, które mamy tu z boku, też jest agawa. Także to by było super. Idę tam, zobaczę, jak to wygląda. No jak wam się podoba nasza miejscuwa? No, udało nam się zaparkować, o dziwo. No, ale nie wiem, ile mamy stąd do centrum, ale wygląda, że nie jest daleko, tylko że... Ale droga jest tak piękna, że ja powiedziałam, że po prostu mogę przejść. Aczkolwiek tak. Widzieliśmy, że jeżdżą tutaj takie małe autobusiki, więc... Jak będziemy wieczorem zmęczeni, to się tutaj... Jak będziemy wracać, to może sobie wrócimy autobusem. Tak, ale tutaj jest po prostu... Tutaj po prawej stronie już jest zamek Alhambra. Kompleks znaczy się zamków Alhambra. Boże, ale miejscówka z takim widokiem. No my to mamy farta, muszę ci powiedzieć. Nie, ja mam dobrego nosa. Psi nos. Monia uważa, bo samochód jedzie. Ja myślę, że ciapkiem też bym tu wjechał. A może i nie. Jak wam się podoba widok? No zacny, nie? Jutro będziemy to wszystko zwiedzać. A tam jest Sierra Nevada. No jak widzicie, fryzjera nie znalazłem. Ale znaleźliśmy w końcu miejsce, gdzie możemy coś zjeść. Tak. Poszukiwania zakończyły się sukcesem. Ale znaleźliśmy coś wyjątkowego, bo w sumie tak. Granada jest takim... No jest tutaj dużo kultury arabskiej, więc jesteśmy w takiej restauracji arabskiej. Tak, gdzie jest miks kuchni marokańskiej, tunezyjskiej, irańskiej. Także popróbujemy sobie, specjalnie sobie wzięliśmy w ogóle takie danie. Menu degustacyjne, tak. I mamy lemoniadę, bo w restauracji tej nie można kupić alkoholu, nie ma żadnych alkoholi i przystało na restaurację arabską. Także zdróweczko. Zamiast winka mamy lemoniadkę. Winko będzie później. Co my tu mamy? Tajin, jakieś mięsko z migdałami, z figami. Coś tu jest na słodko. A tutaj jest kuskus z kurczakiem, z rodzynkami, z sezamem, z cieczyżycą. Jedzonko było przepyszne, słuchajcie, w tej restauracji, naprawdę. Cieszę się, że spróbowaliśmy czegoś innego, bo już mieliśmy ochotę iść do pierwszej lepszej i coś tam schrupać, ale... Ale wytrwale szukaliśmy. Ale szukaliśmy, dokładnie. Chyba zostaniemy tutaj
trochę dłużej niż przewidywaliśmy. No, jeżeli nam wypali ta miejscówka tam na Sacramonte, to prawdopodobnie tam zostaniemy dłużej. Ale już się nie mogę doczekać jutra. Jutro śmigamy na kompleks zamków Alhambra. My się teraz troszeczkę poszpędzamy po Grenadzie. Robi się coraz bardziej warno, coraz więcej restauracji jest pootwieranych. Miasto zaczyna żyć. Tak, turyści wychodzą z hotelu. A my się widzimy jutro. Rano. Rano, trzymajcie się. Witajcie w kolejnym dniu. Jak widzicie, udało nam się przenocować na miejscówce, którą wczoraj spontanicznie wybraliśmy. No i jesteśmy w dzielnicy Sacramonte, dzielnicy cygańskiej. Wieczorem tutaj w każdej knajpie po prostu grało flamenko, bo jak wiecie, flamenko jest połączeniem kultury andaluzyjskiej, żydowskiej i cygańskiej właśnie. Więc mieliśmy tu po prostu koncert na żywo. Paweł już chciał brać gitarę i dołączyć do zespołu. Na końcu tej ulicy jest jeszcze piękne sanktuarium, więc z rana tutaj szły pielgrzymki, że tak powiem, ale noc była ogólnie spokojna. W tym czasie, kiedy my akurat śpimy, to było w miarę cicho, więc ruszamy teraz do Alhambry. No i taką właśnie muzykę mieliśmy wczoraj cały wieczór. Jak widać, w dzień cały też gra, także jest wesoło. A wszystkie tutaj domy, jak i też te wszystkie lokale flamenko są umiejscowione w jaskiniach wydrążonych w skale. Lokale nazywają się potocznie Zambra. No jest tam świetna akustyka, po prostu te wnętrza są przecudowne. No właśnie, zbliżamy się już do wejścia do kompleksu pałacowego Alhambra. Jak widzicie, troszeczkę brak mi tchu, bo nie wiem, że jest gorąco, to... Trzeba się tu wspinać. Się wspinamy. A za nami rozciąga się piękny widok na dzielnicę Albaicin. Tak. Arabska dzielnica. Cudowna. No już jesteśmy w zamkowym kompleksie Alhambra. I wkraczamy teraz na ogrody Generalife. No i zmierzamy w tamtą stronę do pałacu. Ogrody Generalife były miejscem wypoczynku arabskich królów. Znajdują się na uboczu całego kompleksu Alhambra i przecina je potok wody, który służył temu, żeby zagłuszać rozmowy, więc mogli sobie tutaj poplotkować, poobgadywać i nikt ich nie mógł podsłuchiwać. Szkoda, że nie czujecie, jak tu pachnie. Jesteśmy w ogrodowej willi. Po prostu cudnie. No i idziemy teraz do chyba najmłodszego pałacu, bo został on wybudowany w 1523-1550 roku. Jest to pałac Carlosa V. Przyjechał tutaj ze swoją wybranką Izabelą Portugalską na miesiąc miodowy i tak im się spodobała Alhambra, że wcisnęli tutaj jeszcze jeden pałacyk między już istniejące pałace w okolicy. No i teraz po zamku Carlosa V idziemy do najstarszej części, czyli do Alcazaby. Zobaczcie, co tam jest.
drzewkiem. Niebieski, wow. Ciapuś. No. Z ciapka widzieliśmy Alhambrę, a z wieży na Alcazabie widzimy ciapka. Korzystając z okazji, że jesteśmy na wieży obronnej, w najstarszej części całego tutaj kompleksu Alcazab, właśnie tu wszystko się zaczęło, tutaj zaczęto budować tą pierwszą twierdzę. A wam chciałem pokazać, że tam szukaliśmy restauracji. Tam się rozciąga arabska dzielnica Al-Baisin. A tam stoi ciapek, to już wiecie. I rozpościera się cygańska dzielnica. Sacramonte. Sacramonte. Zawsze chcę powiedzieć Sacramento. Sacramonte. No i teraz wisienka na torcie, wchodzimy do Palacios Nazares, czyli do Pałacu Nasrydów. Jest to najpiękniejszy pałac w kompleksie. Ornamenty w tym pałacu zawierają wersy z Koranu. Zobaczcie, jak to pięknie wszystko wygląda. Właśnie za panowania mauretańskich kalifów z dynastii Nasrydów pałac ten po prostu przeżył największy rozkwit. Trwało to, cała rozbudowa trwała od XII do XIV wieku tak mniej więcej. No i dopiero w 1492, podczas rekonkwisty, była ostatnim bastionem Arabów na Półwyspie Iberyjskim. Została wtedy zdobyta. No i niestety nastąpił jej upadek. Przez wiele lat była zapomniana, były tutaj więzienia, stworzono tutaj mnóstwo magazynów. I dopiero w XIX wieku, wyobraźcie sobie, zaczęto odbudowę, zachowując wszystkie ówczesne tradycje budownictwa. No i dzięki temu możemy teraz podziwiać tą piękną budowlę. Jestem oszołomiony. Kochanie. A mnie już boli kark od zadzierania głowy do góry. Tak, no bo te sufity są tak piękne, są tak rzeźbione cudownie. Tyle tu jest pracy włożone, że aż mi się kamera przekrzywia. Podobno ten pałac był inspiracją dla Gaudiego, zanim zaczął projektować Sagradę Familię. Te wszystkie zdobienia, mozaiki, no patrząc na to, to rzeczywiście przypomina troszeczkę kształtami obraz Sagrady Familii. Coś niesamowitego po prostu. Kończymy już powoli naszą wycieczkę po Alhambrze. No po prostu niesamowicie piękne miejsce. No możemy w 100% polecić, dokładnie. I wstęp kosztuje tak niewiele, bo tylko 14 euro. Można tutaj po prostu być cały dzień. Mówią, że zajmuje zwiedzanie tego 3 godziny, ale to nie wierzcie w to, bo my spędziliśmy tu już ponad 7 godzin, a można to robić jeszcze dłużej, bo po prostu można tu chodzić bez końca. Przy rezerwacji trzeba pamiętać, że zamek Nasrydów ma określone godziny wejścia i tam będziecie mieli do wyboru daną godzinę. No i wtedy, jeżeli to będzie godzina poranna, trzeba być tutaj wejść na kompleks minimum godzinę wcześniej, przed tą godziną wizyty w pałacu. No, jeżeli się jest już tutaj na kompleksie, no to trzeba być jakieś 15 minut wcześniej. Już przed pałacem, tam się ustawia kolejka. Co mogliśmy, to pokazaliśmy. No, mam nadzieję, że wam się podobało. No nie dziwi nas, że Granada jest uznawana za najpiękniejsze miasto Europy, bo jest i jedno z najładniejszych na świecie. No chyba jest
najładniejszym miastem, jakie do tej pory widzieliśmy. Dla mnie tak. Na pewno warto tu przyjechać. Jeżeli będziecie w okolicy, to nie można tego miasta pominąć i zarezerwujcie sobie na to parę dobrych dni, tak, bo dzień to można poświęcić na jedną dzielnicę, dzień poświęcić tu na Alhambrę, a jeszcze jest tyle ciekawych rzeczy. Tak. My tu na pewno jeszcze zostaniemy, troszeczkę porozkoszujemy się tym miejscem bez kamery już, więc bo jest naprawdę tak pięknie, że no musimy tutaj jeszcze zostać. Mamy nadzieję, że Wam też się Granada podobała. Dziękujemy Wam za oglądanie. Nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Zostawcie jakiś komentarz, dajcie lajka i my ruszamy dalej naszą podróż. Trzymajcie się, do zobaczenia w następną niedzielę. Hejka! Hej!